Okej, Wenomiarze, coś dla was. Cześć, witajcie, tutaj Jacek Kolekcjoner i dzisiaj chcę wam pokazać nowy komiks Venom z Marvel Fresh, z linii Marvel Fresh i tak, to jest tom pierwszy, czyli zakładam, że będzie dalsza część. Komiks napisany przez Donniego Cates'a z tej nowej, świeżej serii linii wydawniczej Marvel Fresh. Świeżej, w sumie nieintencjonalnie powiedziałem to świeżej, ale tak, w sumie pasuje właśnie z nowej linii Marvel Fresh, więc zaraz sobie porównamy, jak one wszystkie razem wyglądają obok siebie, ale tak wygląda Venom tom pierwszy, tak prezentuje się okładka, tak się prezentuje tył, jest to troszkę grubszy komiks, więc jest to odwzorowane w cenie, ponieważ cena okładkowa tego komiksu to 69,99. Nice. I tak wygląda grzbiet. Tak jak mówiłem, jest troszkę grubszy i jest wydany oczywiście w miękkiej oprawie ze skrzydełkami, więc jest okładka błyszcząca, wszystko prezentuje się na zewnątrz tak jak trzeba, a w środku, na początku oczywiście mamy wstępy, okładkę pierwszego zeszytu i tak wygląda zawartość tego komiksu. Tak w ogóle jak analizowałem, na ilu okładkach ogólnie Venom jest w komiksach wydanych przez Egmont od Marvela od 2015 roku, to odkryłem, że jest tylko i wyłącznie ten komiks i jeszcze jeden. Zaraz go zresztą pokażę. Chyba, że coś pominąłem. Więc przewińmy sobie do końca. Oczywiście na końcu mamy galerię okładek alternatywnych oraz zapowiedź, nie tego co myślałem. Nie zapowiedź drugiego tomu Venoma, tylko zapowiedź pierwszego tomu Thora. Nadal tworzonego przez Jasona Aarona. Ten gość jest nie do zajechania. A mówiąc o tym komiksie, na którego okładce był Venom, no to chodziło mi oczywiście o The Superior Spider-Man z Marvel Now. Superior Venom to był ten tom. Nie jestem pewien, czy jakiś jeszcze pająk nie miał Venoma na okładce? Na pewno też drugi tom Epic Collection miał, ale to też zrobiłem unboxing ostatnio na kanale. Ale zanim jeszcze zakończymy, to dołączmy dwa komiksy również wydane w tym miesiącu z Marvel Fresh i zobaczmy, jak wyglądają wszystkie obok siebie. Tak jak mówiłem, Venom jest znacznie wyraźniej, znaczy nieznacznie, no były już grubsze komiksy, ale jest troszkę grubszy od tych dwóch pozostałych. Amazing Spider-Man, Avengers i Venom wydane w tym miesiącu razem z Wojnami Nieskończoności już robią się dosyć sporą kolekcją. Marvel Fresh już powoli rośnie. Więc to wszystko. Dajcie mi znać, czy wy już kupiliście ten komiks, czy już go macie na swojej półce. Jeśli jeszcze go nie macie, to możecie go kupić klikając w link, który się znajduje w opisie pod tym filmem. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.